No i dobrze, co my mamy tu dalej? Zrobimy sobie misję Be Like Water. Dobra, i tu mi się wydaje, że będzie jeszcze taka jedna główna. A tutaj z takich pobocznych, nie wiem, czy będę wam wszystko pokazywał. Bo tu mamy taki jakiś domek, tu mamy te wyzwania, które już robiłem. Także to już widzieliście, może po jednym z każdego typu wam pokażę. Na razie lecimy tą misję poboczną. W sumie to może być taka poboczna, nie? Jak taki jest inny romp taki niezapełniony, ale zobaczymy. No dobra. Aha, znowu te chipy. Dobra, dobra. To jest chyba misja znowu dla tego młodego Nomanda. Spoko, spoko, zrobimy wszystko. Dajcie znać, jak wam się na razie podobało. To jest trzeci odcinek pewnie. Deliver. Dobra, okej. Close. Lecimy, zobaczymy. Ej, zajebiste. No. A ja tu muszę się z nimi bić, czy nie? Bo oni są naprawdę śmieszni. Nie, chyba nie muszę. Dobra, to lecimy dalej. Aha. O, to jest taki jakiś samouczek. I mówiliście, że są umiejętności spadania i tak dalej. To wam to pokażę, myślę, że na koniec już, jak już będę miał więcej tego. Dobra, biegnę dalej. Chyba tu nie muszę. Aha. Nie, nie muszę ich zabijać. Ale zajebiste. No to jest mega. Więc coraz bardziej mi się podoba. Dajcie znać, jakie są wasze odczucia, bo prawda jest spoko. Iha. Tak, to jest taka... Aha, to jest chyba ciąg dalszy tego... Tego starego zadania, chociaż nie wiem. I tutaj mamy takie jakieś zlecenia kurierskie bardziej. Tak, delivery. Tu możemy sobie brać jakieś takie Dragon Ball'e. To nam daje expa. Spoko. I zobaczmy, co jest dalej. Tu w ogóle znajomi. Znajomi są. Back in the game. A tu jest Messenger Girl. To zrobimy tutaj to. Po kolei. Wszystkie misje wam pokażę, te takie główne. I myślę, że po jednej z każdej takiej znajdźki. Gdzie to jest? To jest tu. I znowu ktoś. A nie. To jest to zadanko. Dobra, zrobimy później. No i spadanie będzie jakieś takie z turlaniem się. Ja to? No, znajdźka. A to też? Tak, można kraść te chipy. A, fajne. Zobaczmy w sumie. Aha, mogę sobie jeden punkcik dać. Kurde. Nie, pobawimy się później tym. Chociaż kusi, nie? Jak już coś dostaliśmy. Combat to w ogóle tam, nie? Może movement. Tu mamy... Przytrzymać? Aha, jest, tak? To o tym mówiliście. Tak, no to weźmiemy sobie. Ale dźwięki. Tu mamy misje rozpisane. Spoko jest. To teraz do jakiejś tam misji głównej. Tak, to już może być taka całkiem główna. Ciekawe, czy tu będą jeszcze jakieś takie sceny fabularne, czy jakieś cutsceny. No nie wiem. Użyjemy, zobaczymy. Ale fajnie się po tym świecie hasa. Niekiedy nie ma tych czerwonych elementów, to nawet dobrze, bo za łatwo by było. Aha, to jesteś ty. Birdman. No to akceptujemy. Ej, czyżby? Update? Bo była jakaś aktualizacja. Jest chyba 60 klatek jak byk. Chyba, że to jest... Nie, to nie jest render. Nie, myślałem, że to jest render. Nie, tak to wszystko działa, tylko cutscenki są w 30. Ej, zmieniła się data w ogóle, nie? 8 kwietnia, dzisiaj mamy 20 chyba 4. Co mam przynieść? Głębie? Nie. Ej, zobaczmy to w sumie, bo...
Gdzie mam tu zanieść? Tam? Pikołka się nie udało. Ja nie wiem, czy tam mam to zanieść. No i no, tam muszę to zanieść. Dobra, dobra, tam muszę to zanieść jednak. I tu? Spoko. Spoko, spoko, mam minutkę jeszcze. To jednak było zadanie... zadanie w zadaniu. Wiem, że to jest tylko takie poboczne, a to dupa. To nam chyba dopiero pokażą, że to jest poboczne. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale spoko. Zajebiście się biega. I co, to już? Nie. Nie, 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 tu nie chciałem. Chociaż? Nie, nie, lepiej tu. Aha, już. Dobra, mamy nowego upgrade'a. Co tu mamy? Movement. Tak, nogi do góry, nie? Tu? Nogi do góry. Ciekawe. A tu coś takiego. Dobra, bierzemy. Bo combat to mnie nie interesuje. I teraz tak. Nowa misja. A. Tu jakaś jest chyba u tego samego Birdmana. I tutaj u tego. Back in the game. Zrobimy to. One są takie króciutkie, nie? No spoko. Połazimy sobie po tym mieście, zobaczycie jak to wygląda mniej więcej. Czy później warte zakupu, czy nie. Bo pewnie dużo tu się nie zmieni już. Aby ta sztuczna inteligencja jest trochę do poprawy, bo... No nie wierzę, żeby takie ciamajdy tu były. Naprawdę nie wierzę. No to? A, tu jest taki trening. Kurde, serio? Ta misja jest tutaj w środku? A, możliwe. A, do góry. Ja nie wiem, czy to są poboczne, czy główne. Tu mogę wziąć to. Dokument! Naprawdę mi się przyda w becie. Nie no, postępu na pewno tutaj nie zapiszą, więc... Robimy co chcemy. Aha! U tego zioma. Tutaj w naszej bazie, czy nie? Open kit, basic kit. Dobra. To jest po drugiej stronie barykady? Ja pierdzielę. To, żem przyszedł? Aha. Ten młody. No i są jeszcze cutsceny. I podobno nam ma być na półtorej godzinki do dwóch nawet, więc... Co oni grali? Jakieś dziwne warcaby. This game has no damn logic. You'll get used to it. Faith used to be me all the time. Still could. You had a run for me? I do. On? On? Elysium Labs. High profile data grab. Elysium. Kolejny kurde film. Elysium data grab? Ostatnio Birdman, a teraz Elysium. To widział Elysium, napiszcie. I can take care of myself just fine, Noah. Like last time? You go in alone, but I want Icarus on watch. Look, they are very protective about this data. So właśnie, tu będzie chyba już ten centrum jakaś misja. Tym, co było na pokazach na E3. Or
Zobaczymy. Your call. All right. I'll see you there, Faith. Oh, and don't get lost. Tam nie świruj. Go. You don't want him to beat you there? No w sumie chyba lepiej już to działa. Był jakiś taki mały update'ik. Ja to nagrywam dzisiaj, jest poniedziałek? Poniedziałek. I tu mamy tą misję taką poboczną. Nie będę tego robił na razie. Przed chwilą widzieliście, jak to wygląda. I teraz tak. Tak, tu muszę się spotkać. Pobiegamy sobie, ja lubię, kurde. Naprawdę fajnie się, przyjemnie biega. Chociaż ostatnio, wczoraj było dobre, robiliśmy speedruna w Dark Soulsach i więcej się biegało niż w Mirror's Edge'u. Ale spoko. Ej, czyżby ciemno się robiło? Ej no! Nie przytrzymałem. No zobaczcie. Czy będzie tutaj noc? Musi być. Nie no, musi być. Była już noc na początku. Nie no, jest noc pewnie. Zajebiście jest w nocy. No kurde, kupiłem tą umiejętność. Czemu ona się turla? Chyba jakiś z wyższych wyskoków, nie? O. Dobra, akceptujemy. That doesn't sound right. Is there security really that lax? Who knows? Want to abort? I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all? But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. So let's go. Co to jest w ogóle tamto? Aha. Przecież znalazłem już okno. Może być ciekawie. Aha, czyli tu nie mogłem wchodzić. Kurde, to aby tak dla jaj zrobili. Dobra, to lecimy jednak dalej. No. Not her specialty, is it? Being careful. Do your part and let Faith do hers. Already doing it. I prepped the lines of the window. Zobaczcie, tu jest chyba ta centrala i... Tak, tu było kilka pokazów. Zajebiście, emocje już. No takie wiecie, bieganie po... takim zwykłym terenie to nic, ale... ale gdzie tu mogę wejść? Mogę tu wejść gdzieś? Chciałbym, przez to okienko na przykład. No mogę. No i git. Dobra. No to już jest misja, to już jest takie typowe... jak w jedynce. Fuck! W sumie... mnie tak źle. Ej, ładnie tu. Ładnie. Kurde, to się można wczuć naprawdę. Patrzcie te. Wszystko ze szkła. Kurde, ale klimacik. Otworzę to? Gdzie jest winda? Tu? Runner's Vision Online. Podłączyłem się do jakiegoś online. Mogę po tym chodzić? Serio? Ale zajebiste. Tu taka w ogóle owalna ściana jakaś. Aha, tu muszę wskoczyć, dobra. Pyk. Kurde, to są takie elementy, że nawet bym się nie spodziewał.
Tak, i tam jest ten jakiś gościu, nie? Jeszcze jacyś laboranci. Kurde, na razie będę korzystał z tego takiego wzroku, ale myślę, że w pełnej wersji już nie. Nie ma co. Dobra. Mega są w ogóle te interakcje, zawsze one tam dotyka wszystko. I co? Aha. Musiałbym do góry jakoś skoczyć. Dobra, tu. Co dalej? Aha, tu jest coś? Ona tu doskoczy? Aha. Ej, ale jazda. Na windzie. Zajebioza, zobaczmy co z tyłu, nic. Fajne, fajne są te takie interakcje. Kurde, nogi widać. Dobra, skakuj. No, tu już czuć taki klimacik i trochę stresiku. Fajne, fajne. Już nie jest takie swobodne. Trzymaj się, trzymaj. Dobra, to sobie weźmiemy. Musimy się dostać tam, tak? Piękna sprawa, lubię takie coś. Nie ma żadnych przeciwników na razie? Na razie nie ma. Ona rozwala te kraty. Nie, fajnie, teraz się skupiamy chwilę. No dobra. Runners Vision Online. Nie wiem, mogą może do mojego świata wejść. Zobaczmy tu. Ej, no dobra, już wiem. To git. Gdzie jest to pomieszczenie? Tam. No, fajne, fajne. Teraz rozgrywka już mi się podoba, taka typowa jak w jedynce. Takie zamknięte lokacje i mamy coś do roboty. Dobra. Są przeciwnicy! Splinter Cell przyszedł. Follow! Tylko jak? Tu jest otwarte to? Gówno, nie jest. Idziemy do góry. Chyba tu gdzieś wszedł. No dobra, dobra, dobra. Ej, te są zajebiste elementy. Do tyłu? Do tyłu? Ja wiecie, ja tu się naprawdę skupiam na rozgrywce bardziej niż na opowiadaniu. Najlepiej zagrać samemu. Jednak w taką gierkę najlepiej zagrać samemu, bo są odczucia całkiem inne. Tu o fabułkę nie chodzi, tu właśnie chodzi o ten feeling biegania. Najbardziej. Ej.
results were seen from every facility. That's good to hear. We've been... What the... What the... There. Direct Amira, activate the alarm. Deal with him. To jest ten chyba główny przeciwnik. Ty też się umiem bić, ale jazda. Dalej, bierz to. O kurde, dobre. No, to już jest spoko. Dobra, spierdalamy.